Panie trenerze, dzisiaj zwycięstwo i to na pewno cieszy, natomiast końcówka niepotrzebnie nerwowa. Zgadza się, ale przede wszystkim brawo dla drużyny, to był nasz trzeci mecz w tym tygodniu, Kutno grało dwa mecze i to było dzisiaj widać w końcówce, robiliśmy gdzieś szybko zmiany, wchodzili z zmiennicy, ale tu Kutno już przy wyniku 3-0 nie miało nic do stracenia i rzuciło wszystkie szale na jeden. Naprawdę stworzyło kilka dzisiaj znakomitych sytuacji, to brawo dla Leona, bo nas utrzymywał cały czas, że wygraliśmy, byliśmy dzisiaj konkretnym. Zespołem konkretnym, że wychodziliśmy i praktycznie te sytuacje, co mieliśmy, to wykorzystaliśmy. Gdzieś jeszcze mieliśmy w końcówce, ale tu naprawdę brawo dla drużyny, trzy mecze, trzy punkty. Cały czas powtarzam, że mamy dużo do poprawy, nad tym pracujemy. I tyle, i skupiamy się teraz. Mamy dwa dni resetu, zespół zasługuje na dwudniowy odpoczynek i później przygotowujemy się już do meczu w Kwiatkowicach. Z perspektywy trybun, to co było niepokojące to i to co Kutno bardzo dobrze robiło, to te bezpośrednie podania prostopadłe, które szły do napastników Kutna i to jakby najwięcej wprowadzało takiego zamieszania w naszych szykach obronnych. Zgadza się też, wzięło się to z ustawienia Kutna, bo Kutno dzisiaj wyszło 3-4-3, grało na 20 i tutaj dużo ruchu było z przodu, nie tylko jeden napastnik, że go łatwo gdzieś przykryć, ale te dziesiątki gdzieś robiły bardzo mądre ruchy i tak mieliśmy problem z tymi piłkami prostopadłymi, no i z tego sobie Kutno stwarzało sytuację, także tu jeszcze raz podkreślam brawo dla Leona, bo kilka świetnych jego interwencji utrzymało nas w grze. Trudno się gra przy publice, która nie sprzyja, że tak powiem, gościom. Czy jakaś dodatkowa mobilizacja w szatni przed tym meczem była? Bo w Bełchatowie wszyscy wiemy, że KS Kutno to kibice również Widzewa Łódź. Nie, to był mecz tak jak poprzednie, no może nie tak jak pierwszy mecz, że to było wydarzenie w Bełchatowie, też dużo kibiców było na ostatnim spotkaniu, ale to brawa dla tych kibiców, którzy też przyjechali, to też jest dla nas ważne, że jest wsparcie mniejsze niż na ostatnim meczu, ale to tu brawa dla tych kibiców, bo czuć to jest wsparcie i to jest bardzo miłe i potrzebne zespołowi. Czy dzisiaj wyróżniłby Pan jakiegoś zawodnika, bo według naszej oceny na przykład w defensywie bardzo dobrze zagrał Jarek Trzebąski? Drużyna i jeszcze raz drużyna. To jest najważniejsze. Raz jeden zawodnik ma słabszy dzień, raz drugi. Najważniejsze jest drużyna, wynik końcowy. Jeszcze raz, byliśmy bardzo konkretni. Super, brawo dla drużyny. Jarek, dzisiaj zwycięstwo, 3 punkty i no, trzeba podkreślić, że wywalczone na boisku, bo Kutno nie odpuszczało do ostatniej minuty. No tak, no, ale konsekwentnie w obronie zagraliśmy. Z przodu też, jak widać, skutecznie wpadały bramki. No i się udało, tak? Według naszej opinii, oglądając ten mecz, zagrałeś dzisiaj naprawdę jak profesor. Czyściłeś wszystkie piłki. Jak ty byś opisał dzisiejsze spotkanie ze swojej perspektywy? No, mecz walki, dużo walki. Tak, charakteru nie brakuje całej drużynie. To nie tylko moja zasługa, prawda, całej drużyny. Nie uważam, że jakoś się wyróżniałem, bo zawsze to jest zasługa całej drużyny, tak? Wszyscy doskonale wiemy, że w Kutnie mamy tutaj kibiców Widzewa. Czy dodatkowo ten fakt też mobilizuje Was w szatni? Rozmawialiście o tym, czy traktujecie ten mecz jak każdy inny, kolejny rywal w czwartej lidze? Oczywiście, że to mobilizuje, tak? Ja na przykład jestem rodowitym bełchatowianem, tak jak tu część chłopaków także i to zawsze napędza do gry. Czy przed meczem z bratem jakoś tam uszczypliwie sobie komentujecie przed spotkaniem wasze występy tutaj, czy raczej ta mobilizacja jest taka pozytywna z waszej strony? Raczej pozytywna. Jakie prognozy przed kolejnym spotkaniem, bo to już jest trzeci mecz, gracie co 3 dni, czy w jakimś tam odczuciu, nie wiem, czujesz jakieś takie zmęczenie jako zespół, czy to jest jeszcze nie ten etap? Myślę, że jeszcze nie ten etap. Jesteśmy dobrze przygotowani, przepracowaliśmy solidnie okres przygotowawczy i co? Prognoza na następny mecz tylko zwycięstwo, tak? Dobrze, powiedz mi jeszcze, bo no, tu po 3 kolejkach w zasadzie nie ma co ukrywać, że awans będzie się liczył GKS Bełchatów i rezerwy Widzewa. Czy wy spoglądacie na tą tabelę, co tam się wydarzyło u rywala, czy raczej to też jeszcze nie ten etap, żeby spoglądać w ligową tabelę? Robimy swoje i patrzymy tylko na siebie. Bartek, grałeś do tej pory w KS Kutno, przyszedłeś do Bełchatowa właśnie stąd. Jak opiszesz swój powrót na boisko w Kutnie? No, wynik dobry, więc na pewno miłość. Dołożyłem bramkę, tym bardziej nie mogłem sobie pewnie lepiej wymyśleć tego powrotu. No, mi się to zawsze fajnie grało, spędziłem tu 2,5 roku, więc miło było wrócić.
No właśnie, Kutno wcale nie położyło się, mimo że to spadkowicz trzeciej ligi, to nie położyło się na murawie i ta końcówka była dość nerwowa. Też tak to widzieliście z perspektywy boiska? Jasne, no jestem, na pewno tu będzie tak, że nic się nam nie położy i musimy wybiegać. Wiadomo, że jak przyjeżdża GKS na boiska, to każdy zostawia tutaj serce i dzisiaj było to widać. No właśnie, pytam o to wszystkich. Ty już tutaj grałeś, to znasz atmosferę i też doskonale wiesz, że tutaj jest duża grupa kibiców Widzewa. Czy wy w szatni się jakoś dodatkowo mobilizowaliście przed tym meczem, bo doskonale wiemy, że nasi kibice się z kibicami Widzewa nie lubią. Tak, ale raczej my myślimy tylko i wyłącznie o spotkaniu, jakieś tam założenia swoje mamy, nie myślimy raczej o takich pozabojskowych rzeczach. No na pewno tu jest fan klub Widzewa, ale nas to nie dotyczy. Powiedz mi, bo to jest przy trzech spotkaniach, już drugie spotkanie, w których mimo wszystko tracimy bramkę, chociaż są wysokie wyniki. Jak myślisz, z czego to wynika? Z jakiejś takiej dekoncentracji, czy już ten wynik uspokaja? Jak myślisz? Bardzo możliwe. No dziś, tak samo jak ze Skalnikiem, też prosty błąd. Dzisiaj wydaje mi się też, że był prosty błąd, więc... Więc to może brak koncentracji, to zmęczenie na pewno, bo też na pewno daje mi się wszystko, bo gdzieś tam kontrolujemy mecz, wiadomo, przydarzają się lepsze, gorsze momenty, ale to jest tak w każdej lidze, w każdym meczu. W przerwie meczu trener Jóźwiak wie, jak co wam powiedział, jak was zmotywował do wejścia na drugą połowę? Znaczy musieliśmy troszeczkę przeorganizować jakby grę, że środkowi pomocnicy, czyli ja i Golo, musieliśmy trochę wyżej, nie schodzić pod piłkę. Szukać przestrzeni pomiędzy formacjami i myślę, że to wychodziło w miarę fajnie później. Po trzech spotkaniach, które rozgrywacie w zasadzie co trzy dni, czy już jakieś zmęczenie jest odczuwane, czy to jeszcze nie jest ten etap? Nie, myślę, że nie. Jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu. Myślę, że to nie jest etap, żebyśmy byli zmęczeni. A w szatni mówi się wyraźnie, dość poważnie na temat tego, że GKS ma awansować do trzeciej ligi, czy...? Nie mówimy tak. Raczej skupiamy się na meczach, które przed nami. Nie myślimy długoterminowo. Na pewno mamy silną drużynę i na pewno to nie ma co ukrywać.